Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, mówi do świętego Tomasza i do każdego z nas zmartwychwstały Chrystus. Wiara jest nośnikiem błogosławieństwa. Przez cały tydzień Tomasz chodził smutny, roztrzęsiony, a być może nawet zrozpaczony. Nie doświadczył spotkania ze zmartwychwstałym, dlatego trudno było mu uwierzyć. Nie wierzył nawet opowiadaniom kobiet, które widziały go żywego, ani pozostałych uczniów pańskich, którzy potwierdzali własnym świadectwem autentyczność zmartwychwstania. Wiara wlewa w serce człowieka nową nadzieję. Kiedy Tomasz spotyka Jezusa, z radością wykrzykuje: Pan mój i Bóg mój. Wiara daje radość pomimo trudności. Przygnębiony, rozczarowany i zrozpaczony Tomasz w jednej chwili staje się pogodny, rozradowany i pełen entuzjazmu. A przecież nic wielkiego się nie wydarzyło. Jezus zmartwychwstał nie na jego oczach i nie w dniu dzisiejszym, ale tydzień temu, i to bez świadków. Dziś wreszcie ta informacja, ta dobra nowina dotarła do uszu i serca Tomasza. Przyjęcie faktu zmartwychwstania Chrystusa za prawdziwe nie zawsze dokonuje się tak spektakularnie. W większości przypadków to zwyczajne, racjonalne przyjęcie świadectwa drugiej osoby. Czasami to doświadczenie duchowe, które dokonuje się podczas modlitwy. Czy miały miejsce w moim życiu takie doświadczenia, które umocniły moją wiarę i przekonanie w prawdziwość orędzia, które głosi Kościół katolicki? Jaki wpływ na moje życie ma katolicka wiara? Czy odczuwam dumę i radość z faktu, że jestem uczniem Chrystusa, zmartwychwstałego Pana?